W tym zadaniu zaczniemy od tego, że możemy sobie wyłączyć x przed nawias, ponieważ zauważcie, że w tym równaniu po lewej stronie mamy raz, dwa, trzy, cztery wyrazy i w każdym z wyrazów powtarza nam się x w pewnej potędze. No i zazwyczaj najwygodniej jest wyłączyć x w potędze najniższej, czyli gdy mamy potęgę czwartą, trzecią, drugą i pierwszą, to wyłączę sobie po prostu przed nawias x. No to teraz tak, wyłączyłam x, otwieram nawias, no i teraz po kolei każdy z wyrazów będę dzieliła przez x. 2x do czwartej przez x to 2x do trzeciej, ponieważ jest to dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki odejmujemy. To jest potęga x w potędze pierwszej, tu mamy x w potędze czwartej, czyli 4 odjąć 1 da nam trójkę. Odjąć 7, x kwadrat, dodać 2x, no i dodać 3 równa się 0. Następnie można zauważyć, że tutaj pojawia nam się iloczyn, a gdy mamy iloczyn, który jest zapisany w ten sposób, czyli a razy b równa się 0, to możemy zapisać, że chcemy, żeby albo pierwszy z czynników, albo drugi z czynników był równy 0 i wtedy już to 0 nam się pojawi. No bo zauważcie, jeżeli a będzie równe 0, to nieważne, jaka liczba będzie znajdowała się tutaj w miejscu literki B, 0 razy cokolwiek i tak da nam 0. Czyli my chcemy, żeby albo to A, albo B było 0 i to nam już wystarczy w sumie do szczęścia. No dobra, czyli po kolei. Najpierw zapiszemy, że x równa się 0 lub możemy to zapisać albo w ten sposób, albo takim znaczkiem. To, co mamy tutaj w nawiasie, odjąć 7x kwadrat plus 2x plus 3, równa się 0. No i teraz, tutaj mamy pierwsze rozwiązanie, ponieważ otrzymaliśmy odpowiedź, że x równa się 0, natomiast musimy się zastanowić, co zrobić z tym równaniem. Jako, że jest to równanie stopnia trzeciego, no to odpada nam na pewno delta, nie jest to wzór skróconego mnożenia, niczego nie wyłączymy, nie zgrupujemy, czyli pozostaje nam po prostu dzielenie. No i na razie przepiszmy sobie ten wielomian, mamy 2x do trzeciej, odjąć 7x kwadrat plus 2x plus 3. Na początek musimy w ogóle wpaść, przez co będziemy dzielili ten wielomian. Czyli my sobie patrzymy na wyraz wolny, a naszym wyrazem wolnym jest trójka i wypisujemy wszystkie dzielniki trójki. Czyli 3 na pewno dzieli się przez 1 oraz przez 3. I wybieramy zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne, czyli oprócz jedynki wybierzemy minus 1, oprócz trójki wybieramy jeszcze minus 3. W kolejnym kroku po kolei sprawdzamy, dla której z tych liczb wartość wielomianu będzie równa 0, gdy podstawimy taką liczbę w miejsce x. Czyli na początek zobaczmy, co będzie dla jedynki. No to mamy tak, 2 razy 1 do trzeciej, odjąć 7 razy 1 do drugiej, plus 2 razy 1 plus 3. Czyli mamy tak, 1 do trzeciej to 1, 2 razy 1 to 2, 1 do kwadratu to 1, minus 7 razy 1 to minus 7, plus 2 i plus 3. Czyli mamy tak, 2 odjąć 7 minus 5, minus 5 plus 2 minus 3 i minus 3 plus 3 to będzie 0. Czyli to oznacza, że ta jedynka będzie pierwiastkiem naszego wielomianu. To oznacza, że ten wielomian dzielimy przez taki dwumian. Mamy x odjąć ta liczba, czyli x odjąć 1. No ja tutaj do dzielenia wykorzystam twierdzenie Bezu, chociaż można także wykonać to dzielenie metodą Hornera, schematem Hornera, tak? Spójrzmy, jak to będziemy zatem dzielili. Bierzemy sobie pierwszy wyraz, czyli 2x do trzeciej i dzielimy przez x. Jako, że jest to x w pierwszej potędze, to znaczy, że gdy będziemy dzielili, czyli mamy 2x do trzeciej, podzielić przez x, czyli x do pierwszej, jest to dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki będziemy odejmowali. Czyli otrzymamy 2x do potęgi 3 odjąć 1, czyli do potęgi drugiej. I to będzie dzielenie tego wyrazu przez ten wyraz, czyli mamy 2x kwadrat. W kolejnym kroku to, co otrzymaliśmy tutaj, mnożymy przez cały ten nawias. Czyli mamy tak, 2x kwadrat razy x to 2x do trzeciej, ale zapisujemy to z przeciwnym znakiem, czyli odjąć 2x do trzeciej. 2x kwadrat razy minus 1 to minus 2x kwadrat,
czyli zapiszę dodać 2x kwadrat. Następnie podkreślamy i dodajemy. 2x do trzeciej odjąć 2x do trzeciej to 0. Minus 7x kwadrat plus 2x kwadrat to minus 5x kwadrat. No i możemy sobie całą resztę tutaj przepisać. No i znowu bierzemy pierwszy wyraz i dzielimy przez x. Czyli minus 5x kwadrat przez x to będzie minus 5x, no bo x kwadrat przez x to x do potęgi 2 odjąć 1, czyli do potęgi pierwszej. Następnie mnożymy i tutaj wynik zapiszemy z przeciwnym znakiem. Czyli minus 5x razy x to minus 5x kwadrat, czyli mamy plus 5x kwadrat. Minus 5x razy minus 1 to 5x, czyli zapiszemy minus 5x. Podkreślamy. No i tak, minus 5x kwadrat plus 5x kwadrat to 0. 2x odjąć 5x to minus 3x. No i jeszcze spisujemy sobie plus 3. No i ponawiamy nasz schemat. Minus 3x przez x to minus 3. No i mnożymy. Minus 3 razy x to minus 3x, czyli zapiszemy plus 3x. Minus 3 razy minus 1 to 3, czyli zapiszemy minus 3. No i zauważcie, że tutaj nam się wszystko ładnie zredukowało. Co to oznacza? To oznacza, że ten nasz wielomian, który mamy tutaj, możemy zapisać jako iloczyn tego razy to, przez co dzieliliśmy. No bo sami zauważcie, jeżeli mamy na przykład liczbę 15 i 15 podzielimy przez 5, to wiemy, że to jest równe 3. Czyli to oznacza, że 15 można zapisać jako wynik naszego dzielenia, czyli to, co mamy tutaj, razy to, przez co dzieliliśmy, czyli w tym przypadku razy 5, a my dzieliliśmy przez x odjąć 1. Zatem mamy teraz taką postać. Zamiast tego wielomianu zapiszemy to razy to. Czyli 2x kwadrat odjąć 5x odjąć 3 razy x odjąć 1 równa się 0. No i teraz zauważcie, że tu mamy także iloczyn dwóch nawiasów, czyli mamy podobną sytuację a razy b równa się 0, czyli to do 0, zatem 2x kwadrat odjąć 5x odjąć 3 równa się 0 lub x odjąć 1 równa się 0. Tutaj problemu nie ma. Ponieważ mamy kolejne rozwiązanie, x równa się 1. Może to zaznaczmy nawet innym kolorem, żeby nam później te rozwiązania się nie pomyliły, nie uciekły. Natomiast tu już mamy fajną sytuację, ponieważ mamy funkcję, czy mamy trójmian kwadratowy, tak mamy równanie drugiego stopnia, czyli możemy wykorzystać deltę, czyli zapiszemy. A wynosi 2, b to minus 5, a c to minus 3, zatem delta to minus 5 do kwadratu, bo to będzie b kwadrat, czyli 25, odjąć 4 razy 2 razy minus 3, czyli mamy 25, uzgadniamy znak minus razy plus razy minus da nam plusik, 4 razy 2, 8 razy 3, 24, mamy deltę równą 49. Zatem, skoro delta jest dodatnia, czyli liczymy x1 i x2, ale najpierw oczywiście pierwiastek z delty zapiszmy. Pierwiastek z 49 to będzie 7. X1 to będzie minus b, czyli 5. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 7. 2 razy a to 2 razy 2, czyli 4. Mamy minus 2 czwarte, czyli minus 1 drugą. Następnie x2 to będzie 5 plus 7 przez 4, czyli mamy 12 czwartych, czyli mamy 3. Mamy kolejne dwa rozwiązania, czyli tak naprawdę to równanie będzie posiadało raz, dwa, trzy, cztery rozwiązania, to sobie zapiszmy. Najmniejszą liczbą będzie minus jedna druga, następnie mamy 0, jedynkę oraz trójkę. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj zacznijmy od wypisywania dzielników całkowitych wyrazu wolnego. I skoro wyrazem wolnym będzie czwórka, to czwórka dzieli się przez minus 1, 1, minus 2, 2, następnie minus 4 oraz 4. No i sprawdźmy, co się wydarzy, gdy w miejsce x podstawimy jedynkę.
Mamy 1 do potęgi czwartej to 1, 1 do kwadratu to będzie 1, minus 6 razy 1 to minus 6, no i jeszcze plus 4. Mamy zatem 2 odjąć 6 to minus 4, plus 4 otrzymamy 0. Zatem, ponieważ tu nam się pojawiło 0, to oznacza, że będziemy lewą stroną tego równania dzielili przez taki dwumian x odjąć 1. No i teraz wykonajmy dzielenie, czyli przepiszmy to, co mam po stronie lewej. X do czwartej plus x kwadrat odjąć 6x plus 4 dzielimy przez x odjąć 1. X do czwartej przez x to będzie x do potęgi trzeciej, a teraz mnożymy i zmieniamy znaki. X do trzeciej razy x to x do czwartej, czyli mamy minus x do czwartej. X do trzeciej razy minus 1 to minus x do trzeciej, czyli zapiszemy plus x do trzeciej. Tutaj mamy 0, no i teraz zauważcie, że tego oczywiście nie można sobie zredukować, a nie można dodać, ponieważ tu nie są wyrazy podobne. Tu mamy x w drugiej, tu mamy x w trzeciej potędze, czyli zapiszemy tutaj po kolei wszystkie wyrazy, zaczynając od potęgi o wykładniku najwyższym. Czyli najpierw x do trzeciej plus x kwadrat odjąć 6x plus 4. X do trzeciej przez x to będzie x kwadrat. No i mnożymy x kwadrat razy x to x do trzeciej, czyli mamy minus x do trzeciej. X kwadrat razy minus 1 to minus x kwadrat, czyli zapiszemy plus x kwadrat. Tutaj otrzymamy 0, x kwadrat plus x kwadrat to 2x kwadrat, odjąć 6x i dodać 4. No i znowu dzielimy. 2x kwadrat przez x to będzie 2x. Mnożymy i zmieniamy znaki. 2x razy x to 2x kwadrat, czyli mamy minus 2x kwadrat. 2x razy minus 1 to minus 2x, czyli zapiszemy plus 2x. Tutaj mamy 0, minus 6 plus 2 to minus 4x, no i plus 4. Minus 4x przez x to będzie minus 4. Minus 4 razy x to minus 4x, czyli zapiszemy plus 4x. Minus 4 razy minus 1 to 4, czyli pojawi się minus 4. Tu mamy 0, tu również. Zatem lewą stronę tego równania możemy zapisać jako x do trzeciej plus x kwadrat plus 2x odjąć 4 razy x minus 1, no i jest to równe 0. No ale spójrzmy, tu mamy trzeci stopień, czyli spróbujmy to sobie dalej rozłożyć. Jeżeli mamy ten trzeci stopień, to także poszukamy najpierw dzielnika wyrazu wolnego, czyli naszej minus czwórki, czyli mamy minus 1, 1, minus 2, 2, minus 4 oraz 4. No i także sprawdźmy, czy przypadkiem jedynka nie będzie pierwiastkiem tego równania. No to podstawmy 1, mamy tak, 1 do trzeciej to 1, plus 1 do kwadratu to 1, 2 razy 1 to 2, i odjąć 4, czyli mamy 2 plus 2, 4, 4 odjąć 4 to będzie 0, czyli będziemy teraz dzielili to, co mamy tutaj w nawiasie, czyli x do trzeciej plus x kwadrat plus 2x odjąć 4 przez x odjąć, no i podstawialiśmy jedynkę, czyli x odjąć 1. No i dzielimy x do trzeciej przez x to x kwadrat, x kwadrat razy x to x do trzeciej, czyli mamy minus x do trzeciej. X kwadrat razy minus 1 to minus x kwadrat, czyli zapiszmy plus x kwadrat. Tutaj mamy 0, x kwadrat plus x kwadrat to 2x kwadrat, plus 2x i odjąć 4. 2x kwadrat przez x to będzie 2x, teraz mnożymy i zmieniamy znaki. 2x razy x to 2x kwadrat, czyli mamy minus 2x kwadrat. 2x razy minus 1 to minus 2x, czyli zapiszmy plus 2x. Tu mamy 0, 2x plus 2x to 4x, jeszcze odjąć 4. 4x przez x to 4, 4 razy x to 4x, czyli zapiszemy minus 4x. 4 razy minus 1 to minus 4, czyli zapiszmy plus 4. Tu mamy 0, to również. Zatem ten nawias, który mamy tutaj, możemy zapisać jako x kwadrat plus 2x
plus 4 razy x odjąć 1 i to jest na razie ten nawias, czyli jeszcze raz zapiszmy x odjąć 1 równa się 0. No i teraz tutaj mamy tak, równanie stopnia drugiego, w momencie gdy przyrównam to sobie do zera, tu będziemy mieli równanie stopnia pierwszego tu również, czyli ponieważ mamy iloczyn, każdy z czynników możemy przyrównać do zera, czyli mamy x kwadrat plus 2x plus 4 równa się 0 lub x minus 1 równa się 0 lub x minus 1 równa się 0. Czyli stąd mamy jedynkę, tu również mamy 1, no a tu mamy równanie drugiego stopnia, czyli wyznaczamy deltę. Zatem zapiszmy. A wynosi 1, b wynosi 2, a c jest równe 4. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b do kwadratu to 2 do kwadratu 4, odjąć 4 razy 1 i razy 4. Czyli zauważcie, że tutaj delta wyjdzie ujemna, ponieważ będzie równa minus 12. A gdy delta jest ujemna, to dalej tego równania, tego trójmianu rozłożyć nie można i nie ma też x-ów, czyli rozwiązań takiego równania. Zatem w odpowiedzi powiemy, że to równanie posiada tylko jedno rozwiązanie, x równa się 1. W podpunkcie c wypiszmy najpierw wszystkie dzielniki wyrazu wolnego, wszystkie dzielniki całkowite, czyli będzie to minus 1, 1, minus 2 oraz 2. No i sprawdźmy, czy przypadkiem jedynka nie będzie pierwiastkiem tego równania, czyli w miejsce x podstawiamy 1. 1 do czwartej to 1 razy 2 mamy dwójkę, 1 do sześcianu to będzie 1, razy minus 6 to minus 6, 1 do kwadratu to 1 razy 5 to będzie 5, minus 3 razy 1 to minus 3 i plus 2. Czyli mamy minus 4 plus 5 to 1, 1 odjąć 3 minus 2, plus 2 to będzie 0, czyli będziemy mogli wykonać dzielenie tej lewej strony naszego równania przez dwumian x odjąć 1. No to wykonujemy dzielenie 2x do czwartej odjąć 6x do trzeciej plus 5x kwadrat odjąć 3x plus 2 dzielimy przez x odjąć 1. No i po kolei najpierw tutaj sobie kreskę zapiszmy. 2x do czwartej przez x to 2x do trzeciej. 2x do trzeciej razy x to 2x do czwartej, czyli mamy minus 2x do czwartej. 2x do trzeciej razy minus 1 to minus 2x do trzeciej, czyli zapiszemy plus 2x do trzeciej. Tutaj mamy 0, minus 6 plus 2 to minus 4x do trzeciej, plus 5x kwadrat, minus 3x plus 2. Minus 4x do trzeciej przez x to minus 4x kwadrat, minus 4x kwadrat razy x to minus 4x do trzeciej, czyli mamy plus 4x do trzeciej. Minus 4x kwadrat razy minus 1 to 4x kwadrat, czyli zapiszmy minus 4x kwadrat. Tutaj mamy 0, 5 odjąć 4 to 1, czyli x kwadrat, odjąć 3x plus 2. X kwadrat przez x da nam x. No i x razy x to x kwadrat, tutaj z przeciwnym znakiem, x razy minus 1 minus x, czyli mamy plus x, tutaj 0, minus 3 plus 1 to minus 2x plus 2, minus 2x przez x to minus 2, minus 2 razy x to minus 2x, czyli mamy plus 2x, minus 2 razy minus 1 to 2, czyli zapiszmy minus 2, tutaj mamy 0, to również. Zatem lewą stronę naszego równania możemy zapisać jako iloczyn tego, czyli naszego ilorazu, odjąć 4x kwadrat plus x odjąć 2 oraz dzielnika, czyli x odjąć 1 równa się 0. No i teraz spójrzcie. Jeżeli chodzi o ten nawias, tu mamy trzeci stopień, czyli spróbujmy sobie może jeszcze ten nawias rozłożyć. Mamy 2x do trzeciej minus 4x kwadrat plus x odjąć 2. I tutaj możemy wykorzystać na przykład grupowanie wyrazów, czyli w pierwszym nawiasie zapiszę sobie dwa pierwsze wyrazy, a w drugim nawiasie zapiszę dwa kolejne. Z tego nawiasu maksymalnie mogę wyłączyć 2x kwadrat, 2x do trzeciej przez 2x kwadrat to x, minus 4x kwadrat przez 2x kwadrat to minus 2.
I teraz zauważcie, że mamy tutaj takie same nawiasy, czyli ten nawias sobie wyłączymy, a w drugim nawiasie mamy 2x kwadrat plus, no i tutaj znajduje się jedynka. Zatem zamiast tego nawiasu, który mamy tutaj, możemy zapisać sobie taki iloczyn, czyli x odjąć 2 razy 2x kwadrat plus 1, no i jeszcze razy x minus 1 równa się 0. Mamy tutaj iloczyn, mamy stopień pierwszy, drugi, czyli spokojnie to już sobie dalej rozwiążemy. Czyli każdy z czynników iloczynu przyrównamy do zera. X odjąć 2 równa się 0 lub 2x kwadrat plus 1 równa się 0 lub x odjąć 1 równa się 0. Stąd mamy dwójkę, stąd mamy jedynkę. Natomiast tutaj minus 1 przenosimy na stronę prawą. No i jeszcze obie strony dzielimy przez 2, czyli x kwadrat to minus 1 druga. No i zauważcie, że tutaj będzie to równanie sprzeczne, no bo żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da nam wyniku ujemnego, czyli możemy powiedzieć, że to równanie posiada dwa rozwiązania, 2 oraz 1, czyli to sobie zapiszmy. Spójrzmy jeszcze na podpunkt D. Tutaj także szukamy najpierw wszystkich dzielników całkowitych, czy wypisujemy wszystkie dzielniki całkowite wyrazu wolnego, czyli minus dwójki. To będzie minus 1, 1, minus 2 oraz 2. No i sprawdźmy, czy przypadkiem jedynka nie będzie pierwiastkiem tego równania. Czyli pod x podstawiamy 1, mamy 1 do czwartej, 1 razy 3 to 3, 1 do trzeciej to 1 razy 5 to 5, odjąć 1 do kwadratu to 1, minus 5 razy 1 to minus 5 i odjąć 2, czyli mamy 8, no odjąć 8, czyli 0, a więc to, co mamy tutaj po lewej stronie, czyli 3x do czwartej plus 5x do trzeciej, odjąć x kwadrat, odjąć 5x, odjąć 2, dzielimy przez dwumian x odjąć, ten nasz pierwiastek, czyli odjąć 1. No to dzielimy. Mamy tak, 3x do czwartej przez x to 3x do trzeciej, 3x do trzeciej razy x to 3x do czwartej, czyli mamy minus 3x do czwartej, 3x do trzeciej razy minus 1 minus 3x do trzeciej, czyli mamy plus 3x do trzeciej. Dodajemy tutaj, tak, 5 plus 3 to będzie 8x do trzeciej, ponieważ tutaj otrzymamy 0, odjąć x kwadrat, odjąć 5x, odjąć 2. 8x do trzeciej przez x to 8x kwadrat. 8x kwadrat razy x to 8x do trzeciej, czyli mamy minus 8x do trzeciej. 8x kwadrat razy minus 1 minus 8x kwadrat, czyli zapiszmy plus 8x kwadrat. Tutaj mamy 0, a tutaj minus 1 plus 8 to 7x kwadrat. Odjąć 5x i odjąć 2. 7x kwadrat przez x to 7x, 7x razy x to 7x kwadrat, czyli mamy z minusem, 7x razy minus 1, minus 1 to minus 7x, czyli zapiszemy plus 7x, tu mamy 0, minus 5 plus 7 to 2x, odjąć 2. 2x przez x to będzie 2, no i 2 razy x to 2x, czyli mamy minus 2x, 2 razy minus 1 to minus 2, czyli mamy plus 2. Tu mamy 0, tu również otrzymamy 0. Zatem lewą stronę możemy zapisać jako iloczyn tego, co mamy tutaj, czyli 3x do trzeciej plus 8x kwadrat plus 7x plus 2 razy x odjąć 1 równa się 0. No i teraz spójrzmy na ten pierwszy nawias. Tutaj na pewno niczego nie zgrupuję. Mam trójkę, ósemkę, siódemkę, dwójkę. To te same nawiasy nam tutaj na pewno się nie pojawią. Czyli spróbujmy to po prostu jeszcze raz podzielić. Jeżeli będziemy dzielili taki wielomian, czyli to, co mam tutaj w nawiasie, to wypisujemy na początek wszystkie dzielniki tego wyrazu wolnego, czyli dwójki. To będzie minus 1, 1, minus 2 oraz 2. No i sprawdźmy tym razem, czy minus 1 nie będzie pierwiastkiem. Czyli mamy 3 razy minus 1, no bo minus 1 do trzeciej to minus 1. Czyli 3 razy minus 1 to minus 3. Minus 1 do kwadratu to 1, razy 8 to 8. 7 razy minus 1 to minus 7. No i plus 2. Mamy minus 3 plus 8 to 5. 5 odjąć 7 minus 2. Minus 2 plus 2 to będzie 0.
Zatem to, co mamy tutaj w nawiasie, czyli 3x do trzeciej plus 8x kwadrat plus 7x plus 2, dzielimy przez x odjąć minus 1, czyli plus 1. No i wykonujemy dzielenie. 3x do trzeciej przez x to 3x kwadrat. 3x kwadrat razy x to 3x do trzeciej, czyli z minusem zapiszmy. 3x kwadrat razy 1 to 3x kwadrat, czyli mamy minus właśnie 3x kwadrat. Tu mamy 0, 8 odjąć 3 to 5x kwadrat. Plus 7x, no i plus 2. 5x kwadrat przez x to 5x. 5x razy x to 5x kwadrat, czyli mamy minus 5x kwadrat. 5x razy 1 to 5x, czyli mamy minus 5x. Tu mamy 0, 7 odjąć 5 to 2x, no i plus 2. I lecimy dalej. 2x przez x to będzie 2. Mnożymy. 2 razy x to 2x, czyli mamy minus 2x. 2 razy 1 to 2, czyli zapiszemy minus 2. Tu mamy 0, to również. Czyli ten nawias, który mamy w tym miejscu, możemy sobie rozpisać jako iloczyn. 3x kwadrat plus 5x plus 2 razy x plus 1 i jeszcze razy x minus 1 równa się 0. Jako, że mamy iloczyn, to każdy z czynników w tym równaniu przerównamy do zera, czyli mamy 3x kwadrat plus 5x plus 2 równa się 0 lub x plus 1 równa się 0 lub x minus 1 równa się 0. Tutaj mamy jedynkę, z tego równania mamy minus 1, no a tutaj wykorzystamy deltę. Zatem zapiszmy, że a to 3, b wynosi 5, a c jest równe 2. Delta to b kwadrat odjąć 4ac, czyli 5 do kwadratu 25, odjąć 4 razy 3 i razy 2. Zatem mamy 25 odjąć 24, a więc delta jest równa 1. Delta jest większa od zera, to wyznaczmy od razu pierwiastek z delty, a pierwiastek z jednego to 1. No i wiemy, że mamy 2x. Pierwszy z tego wzoru, czyli minus b to minus 5, odjąć pierwiastek z delty, 2 razy a to 2 razy 3, czyli 6, mamy minus 6 szóstych, czyli minus 1, no i jeszcze jednego x policzmy z tego wzoru, czyli to będzie minus 5 plus 1 przez 6, czyli mamy minus 4 szóste, możemy skrócić przez 2, czyli minus 2 trzecie. Podsumowując, wypiszmy wszystkie rozwiązania, czyli tak, to będzie pierwsze, minus 1, następnie minus 2 trzecie, no i jeszcze jedynka w podpunkcie e, także najpierw wypiszmy wszystkie dzienniki całkowite wyrazu wolnego, czyli minus szóstki, będzie to minus 1, 1, minus 2, 2, minus 3, 3, minus 6 oraz 6. Szukamy pierwiastka tego równania, czyli podstawmy sobie na przykład trójkę do równania, czyli mamy tak, 3 do potęgi czwartej, to będzie 81, 3 do potęgi trzeciej 27, 27 razy 2 to 54, 3 do kwadratu to 9, minus 8 razy 9 to minus 72, minus 19 razy 3 to będzie minus 57 i jeszcze odjąć 6. 81 plus 54 to 135, odjąć 72 to 63, odjąć 57 to 6 i 6 odjąć 6 to będzie 0, czyli to, co mamy tutaj po lewej stronie, czyli tak, plus 2x do trzeciej, odjąć 8x kwadrat, odjąć 19x, odjąć 6, dzielimy przez x odjąć, no i podstawialiśmy trójkę, czyli x odjąć 3. X do czwartej przez x to będzie x do trzeciej, x do trzeciej razy x to x do czwartej, x do trzeciej razy minus 3 to minus 3x do trzeciej, czyli mamy plus 3x do trzeciej. Tutaj 0, 2 plus 3 to 5x do trzeciej, no i resztę przepiszmy.
5x do trzeciej przez x to 5x kwadrat. 5x kwadrat razy x to 5x do trzeciej. 5x kwadrat razy minus 3 to minus 15x kwadrat, czyli mamy plus 15x kwadrat. Tutaj 0 minus 8 plus 15 to 7x kwadrat. Odjąć 19x, odjąć 6. 7x kwadrat przez x to 7x. Tutaj otrzymamy 7x kwadrat, czyli napiszemy ze znakiem przeciwnym. 7x razy minus 3 minus 21, czyli mamy plus 21x. No i tutaj 0 minus 19 plus 21 to 2x, odjąć 6. 2x przez x to będzie 2. 2 razy x 2x. 2 razy minus 3 minus 6, czyli mamy plus 6. Tutaj 0, tu również otrzymamy 0. Zatem lewą stronę możemy zapisać jako iloczyn x do trzeciej plus 5x kwadrat plus 7x plus 2 razy x odjąć 3 równa się 0. No i teraz musimy to sobie dalej rozłożyć. No i także wykonamy to wykonując dzielenie. Czyli najpierw wypiszmy wszystkie wyrazy wolne, wszystkie dzielniki wyrazu wolnego, wszystkie dzielniki całkowite. Czyli to będzie minus 1, 1, 2 oraz minus 2. No i teraz sprawdźmy, czy minus 2 przypadkiem nie będzie pierwiastkiem tego wielomianu. Czyli minus 2 do trzeciej to minus 8. Minus 2 do kwadratu 4 razy 5, 20. 7 razy minus 2 minus 14, no i plus 2. Minus 8 plus 20 to będzie 12. 12 odjąć 4 minus 2, minus 2 plus 2 da nam 0. Czyli to, co mamy tutaj w nawiasie tym pierwszym, sobie po kolei przepiszmy, podzielimy przez x odjąć minus 2, czyli plus 2. X do trzeciej przez x to x kwadrat, x kwadrat razy x to x do trzeciej, czyli mamy minus x do trzeciej, x kwadrat razy 2 to 2x kwadrat, czyli mamy minus 2x kwadrat. Tutaj 0, 5 odjąć 2 to 3x kwadrat plus 7x, no i dodać 2. 3x kwadrat przez x to będzie 3x. 3x razy x to 3x kwadrat, czyli z przeciwnym znakiem zapisałam. 3x razy 2 to 6x, czyli mamy minus 6x. 7 odjąć 6 to 1, czyli x, no i plus 2. X przez x to będzie 1. 1 razy x to x, czyli mamy minus x. 1 razy 2 to 2, czyli mamy minus 2. Tutaj 0 tu również. Zatem ten nawias możemy zapisać jako iloczyn x kwadrat plus 3x plus 1 razy x plus 2 i jeszcze razy oczywiście x odjąć 3 równa się 0. No i spójrzmy, przepisałam sobie to, co otrzymaliśmy. Mamy tutaj iloczyn, czyli każdy z czynników iloczynu przyrównamy do 0. X kwadrat plus 3x plus 1 równa się 0 lub x plus 2 równa się 0. Lub x odjąć 3 równa się 0. Tutaj mamy trójkę, tu się pojawi minus 2, no a tutaj liczymy deltę. Zatem a to 1, b 3, c wynosi 1. Delta to b kwadrat odjąć 4ac, 3 do kwadratu to będzie 9, odjąć 4 razy 1 i razy 1, czyli mamy 9 odjąć 4, a więc delta wynosi 5. Obliczamy pierwiastek z delty, to będzie pierwiastek z 5. Skoro delta jest większa od 0, to mamy 2 x. Pierwszy x to minus b, odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli 2 razy 1 to 2, a kolejny to minus b, dodać pierwiastek z delty przez 2 razy a. Zatem to równanie posiada 4 rozwiązania, czyli zapiszmy sobie, o, może w ten sposób, jak zawsze. Mamy tak, minus dwójkę, mamy trójkę, minus 3 odjąć pierwiastek z 5 przez 2 oraz minus 3 plus pierwiastek z 5 przez 2. No i spójrzmy na podpunkt ostatni. Tutaj wypiszmy sobie najpierw dzielniki wyrazu wolnego, czyli jedynki.
Mamy zatem minus 1 oraz 1. No i sprawdźmy, czy minus 1 nie będzie pierwiastkiem. Minus 1 do czwartej to 1 razy 4 mamy 4. Minus 1 do trzeciej to minus 1 razy 12 minus 12. Minus 1 do kwadratu to 1 razy 13, 13. 6 razy minus 1 to minus 6, no i plus 1. Mamy zatem minus 8. Minus 8 plus 13 to 5. 5 odjąć 6 minus 1 plus 1 mamy 0. Zatem będziemy dzielili 4x do czwartej plus 12x do trzeciej plus 13x kwadrat plus 6x plus 1 przez x odjąć minus 1, czyli plus 1. No i teraz po kolei dzielenie. 4x do czwartej przez x to 4x do trzeciej. 4x do trzeciej razy x to 4x do czwartej, czyli mamy minus 4x do czwartej. 4x do trzeciej razy 1 to 4x do trzeciej, czyli mamy minus 4x do trzeciej. Tutaj odejmujemy, 4x do czwartej odjąć 4x do czwartej to 0, 12 odjąć 4 to 8x do trzeciej, plus 13x kwadrat plus 6x plus 1, 8x do trzeciej przez x to 8x kwadrat, 8x kwadrat razy x to 8x do trzeciej, czyli mamy minus 8x do trzeciej, 8x kwadrat razy 1 to 8x kwadrat, czyli mamy minus 8x kwadrat. Tutaj 0, 13 odjąć 8 to będzie 5x kwadrat plus 6x plus 1. 5x kwadrat przez x to będzie 5x. 5x razy x to 5x kwadrat. Mamy minus 5x kwadrat. 5x razy 1 to 5x. Zapiszmy minus 5x. Tutaj 0, 6 odjąć 5 to 1, czyli po prostu x, no i 1 przepiszmy. X przez x to będzie 1, 1 razy x to x, mamy minus x, 1 razy 1 to będzie 1, zapiszemy minus 1, tu 0, tu również po wykonaniu odejmowania mamy 0. Zatem lewą stronę możemy zapisać jako iloczyn tego, czyli 4x do trzeciej plus 8x kwadrat, plus 5x plus 1 razy x plus 1 równa się 0. No i teraz spróbujmy to rozłożyć jeszcze dalej, ponieważ mamy stopień trzeci. Grupowanie tu nam na pewno odpada, więc spróbujmy znowu wykonać dzielenie. A więc wypisujemy dzielniki wyrazu wolnego, czyli jedynki. Będą 2, to może być albo minus 1, albo 1. No i sprawdźmy minus 1. Minus 1 do potęgi trzeciej to minus 1 razy 4, minus 4. Minus 1 do kwadratu, 1 razy 8 to 8. 5 razy minus 1 to minus 5. No i plus 1. Minus 4 plus 8 to 4. Odjąć 5 minus 1 plus 1, 0. Czyli podzielimy sobie o, to, co mamy po lewej stronie. Czyli 4x do trzeciej plus 8x kwadrat plus 5x plus 1. Przez x odjąć minus 1, czyli plus 1. 4x do trzeciej przez x to 4x kwadrat. 4x kwadrat razy x to 4x do trzeciej. Mamy minus 4x do trzeciej. 4x kwadrat razy 1 to 4x kwadrat, czyli mamy minus 4x kwadrat. Tutaj mamy 0. 8 odjąć 4 to 4. Plus 5x plus 1. 4x kwadrat przez x to 4x. 4x razy x to 4x kwadrat, czyli mamy z minusem. 4x razy 1 to 4x. Tu także pojawi się minus. Mamy 0. 5 odjąć 4 to 1, czyli x. Dodać 1. X przez x to będzie 1. 1 razy x to x, czyli mamy minus x. 1 razy 1 to 1, czyli zapiszemy minus 1. Tu mamy 0, tu również 0. Zatem ten nawias możemy sobie zapisać jako iloczyn 4x kwadrat plus 4x plus 1 razy x plus 1 i to będzie ten nawias. Zatem jeszcze to x plus 1 musimy raz przepisać, równa się 0.
No i spójrzmy, co możemy zrobić dalej. Mamy iloczyn, czyli każdy z nawiasów przyrównujemy do zera. Nawet możecie zauważyć, że ponieważ ten nawias Wam się tutaj dwa razy powtarza, to możemy to sobie zapisać także w takiej postaci, że to będzie x plus 1 do kwadratu równa się 0. Mamy teraz ten iloczyn, czyli 4x kwadrat plus 4x plus 1 równa się 0. Lub x plus 1 do kwadratu równa się 0, czyli x plus 1 równa się 0, zatem x to minus 1. Tu mamy pierwsze rozwiązanie. No tutaj będziemy obliczali deltę, czyli a to będzie 4, b 4c1, delta zatem to b kwadrat, czyli 16, odjąć 4 razy a i razy c, mamy 16, odjąć 16, czyli delta wynosi 0. Zatem delta jest równa 0, no to mamy jednego x. Ze wzoru policzymy go minus b, czyli minus 4. 2 razy a to 2 razy 4, czyli 8. Skrócimy sobie przez 4 i otrzymamy minus 1 drugą, czyli to równanie posiada dwa rozwiązania, minus 1 oraz minus 1 druga. Oczywiście tutaj mogliście także zauważyć, że nie musicie wykorzystywać delty, ponieważ jest to wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór. A kwadrat plus 2ab dodać b kwadrat, co możemy zwinąć do a plus b do potęgi drugiej. Czyli skoro nasze a kwadrat to będzie 4x kwadrat, to oznacza, że a to będzie 2x, bo 2 do kwadratu to 4, x do kwadratu to x kwadrat. A skoro b kwadrat to 1, to znaczy, że b też wynosi 1, no bo 1 do kwadratu da nam 1. No i zawsze sprawdzajcie jeszcze wyraz środkowy. Mamy 2 razy 2x, czyli 4x razy 1 to 4x, czyli wszystkie wyrazy nam się teraz zgadzają, czyli macie już pewność, że jest to ten wzór skróconego mnożenia. Czyli możemy sobie zapisać, że zamiast tego równania mamy 2x, plus 1 do kwadratu równa się oczywiście 0, zatem 2x plus 1 równa się 0, 2x to minus 1, obie strony dzielimy przez 2 i x to będzie minus 1 druga. Czyli oczywiście, czy w ten sposób przy użyciu wzoru skróconego mnożenia, czy w ten sposób wykorzystując deltę, no ten x otrzymacie taki sam.